Cześć wszystkim, jestem Peterek, a to jest elektryczna przygoda Peterka. O co chodzi? Po prostu wypożyczyłem samochód elektryczny Nissan Leaf 2 w najtańszej dostępnej wersji i zrobiłem nim trasę Kraków, Łowicz, Kraków, żeby zobaczyć, czy ten samochód spełniłby dobrze swoją funkcję zarówno w mieście, jak i na trasie. Dla tych, którzy nie chcą oglądać całości, powiem już teraz. Ten samochód jest ogólnie bardzo fajny i świetnie się nim jeździ, natomiast jego mały zasięg sprawia, że nie nadaje się na trasy. Do miasta super, natomiast na pewno moich potrzeb nie jest w stanie zaspokoić. Film będzie miał formę kompilacji materiałów ze strony na Facebooku, na której oryginalnie zamieszczałem wszystko, co odnosiło się do tego wydarzenia. Zapraszam. Witam wszystkich. Ta strona powstała w jednym celu. Publikacji i archiwizacji moich przygód i przemyśleń odnośnie elektromobilności w Polsce i ogólnie związanych z testem, w którym pojadę samochodem Nissan Leaf w dłuższą trasę. Tak po prostu. Chcę sprawdzić, czy samochód ten w obecnej sytuacji nadaje się na główny samochód po mieście i na spontaniczne dłuższe wyjazdy. Pierwszym krokiem przy wyruszaniu samochodem elektrycznym w trasę jest jej zaplanowanie. Ja użyłem do tego celu aplikacji Plugshare, która pozwala na wyfiltrowanie ładowarek oraz wytyczenie prostej trasy, niestety nie na nawigację. Dodatkowo fajną opcją jest możliwość zobaczenia dla każdej ładowarki ocen użytkowników oraz komentarzy o ewentualnych problemach. Nissan Leaf do szybkiego ładowania używa złącza CHAdeMO tylko i wyłącznie. Jest to jedyna opcja ładowania w trasie, która pozwala naładować samochód do 80% w około 45 minut, podobno. To jest tak zwane ładowanie ekspresowe. Cała reszta ładowarek, tak zwanych szybkich i wolnych, to jest parę godzin, co może być fajne w jakimś punkcie postojowym, ale na pewno nie sprawdzi się w trasie. Wyfiltrowałem więc w aplikacji jedynie ładowarki z łączem CHAdeMO i sprawdziłem, jak to się ma do mojej trasy. Okazało się, że jest ładowarka Orlenu dokładnie na mojej trasie. Sprawdziłem lokalizację i trasę w Google Maps. 224 km od punktu startowego, a w razie czego jest dodatkowo poza trasą pod Lidlem w Radomiu. Ponieważ deklarowany zasięg WLTP Nissana Leafa to 270 do 285 km, to pomyślałem, że dojadę tam na spokojnie. Myliłem się. Poszukałem trochę informacji w internecie i z tego, co wyczytałem, wynika, że tak naprawdę zasięg WLTP sprawdza się jedynie przy prędkości do 90 km na godzinę. Trasa, którą zamierzam jechać, prowadzi częściowo zwykłą drogą, ale częściowo drogą ekspresową. Jednym z warunków, żebym uznał test za udany, było to, żebym mógł jechać rzeczywiście z maksymalną dozwoloną prędkością, do 120 km na godzinę i dojechać spokojnie. Już teraz widzę, że to się raczej nie uda i będę musiał jechać wolniej, żeby nie zatrzymać się gdzieś na skraju drogi daleko od ładowarki, ponieważ przy takich prędkościach zasięg Leafa drastycznie spada i odbiega od tej wartości WLTP. Jak wolno będę musiał jechać? Zobaczymy. Postanowiłem też od razu celować w ładowarkę przy Lidlu w Radomiu, która jest bliżej, 199 km według Google Maps i zresztą ma też lepsze oceny w Plugshare. Bardzo możliwe, że bliżej celu również zmienię trasę i pojadę się doładować w jednej z ładowarek pod Warszawą lub pod Łodzią. Czyli z jednego ładowania na spokojnie zrobiły się prawdopodobnie dwa i to jedno już tak trochę na nerwowo, a miało być tak pięknie. Po scriptum jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Z wyprzedzeniem założyłem konta w Orlen Charge oraz Greenway, aplikacjach operatorów ładowarek, w których być może będę się ładował. Kolejna rzecz do planowania. Lepiej mieć już wszystko ustawione wcześniej, niż mieć problemy już na miejscu. Tutaj nie napisałem, ale dodatkowo założyłem jeszcze konto w aplikacji Geo plus e-Auto, żeby mieć dostęp również do ich ładowarek. Wyruszam już jutro. Zdecydowałem, że zrobię jeszcze postój na ładowanie pod Warszawą. Będę miał zapas. Ostatecznie tego nie zrobiłem, ale oglądajcie dalej. Samochód odebrany. Wkrótce wyruszam na ładowarkę, żeby dobić do 100%. Wygląda na to, że pierwsze ładowanie będzie płatne. Jak widać, złącze CHAdeMO na pobliskiej darmowej stacji Orlen Charge było akurat niedostępne. No cześć. Jesteśmy na stacji ładowania Geo Plus e-Auto w Krakowie.
doładowuję przed podróżą. W tym momencie mamy 85%. To jest wehikuł. Pierwsze wrażenia. Szału nie ma. Przestać się wyrażę. Szału nie ma. Myślałem, że będzie trochę taki większy wow, ale no co to prowadzi? No, samochód się prowadzi jak elektryk, czyli no prowadzi się go jak elektryk, czyli bardzo responsywnie, można powiedzieć, bardzo praktycznie cały, od razu jest moment. Moment ten. No. Teraz od razu reaguje silnik, można się dość szybko rozpędzić. Samochód może poruszać tutaj, bo to jest w sumie zamknięty teren. Musiałem tutaj dzwonić, że nie wpuścili. Ale się udało. I w tym momencie się ładuje. To jest płatne ładowanie. To nie jest darmowa ładowarka, to po prostu się za to normalnie płaci, za ten prąd. Zobaczymy, ile mi ściągnie. Niestety stacja Orlenu, na Orlenie, no jak w wcześniejszym poście było, po prostu miała wyłączone złącze CHAdeMO, więc nie miało sensu po prostu tam jechać. Więc jestem tutaj na Geo plus Auto. Nawet dobrze, bo w sumie jest dość blisko trasy, którą będę jechał, więc może zaraz tutaj wyjechać i pewnie mnie poprowadzi dalej. No, ale muszę się podładować. Co prawda no to jest wolne ładowanie, to nie jest takie super szybkie ładowanie, ale no można powiedzieć, że nie mam wyboru. Inaczej nie dojadę. No, więc się ładujemy. W międzyczasie może zobaczę, co tu jest, taka jakaś restauracja, kawiarnia, coś w tym stylu. Zobaczymy może zaraz, czy coś da się tam przekąsić, a nie. Zobaczymy, co zrobię. No. Ale wracając do wrażeń z jazdy. Próbowałem uruchomić tą, on ma taką usługę e-pedal, że się go obsługuje jednym pedałem, że nie trzeba użyć pedału hamowania, tylko jak puścisz pedał, od razu to hamuje, a nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Nie jestem w stanie, że jak puszczam, to mi od razu hamuje, on bardzo mocno wtedy hamuje, więc to jest, nie wiem, no, to nie za bardzo. Co jeszcze ciekawego? No, jeżdżę na opcji z czyni biegów B, czyli z wysoką rekuperacją. Natomiast widzę, że to kogoś mamy, ktoś ogląda, to fajnie. Dobra, chodzi o to, że na czyni biegów mamy opcję B, czyli do jazdy miejskiej, ale w trasie będę używał opcji D normalnej, czyli do przodu, bo tak jak mi tam pan, który wypożyczałem, od którego wypożyczałem ten samochód, powiedział mi, że w trasie bardzo obciąża to B, bardziej obciąża samochód niż rzeczywiście są z tego jakieś zyski, więc się tak to zrobię. No i chyba będę jechał do 100 na godzinę Mars, mimo że jest ekspresówka. Cóż, takie życie niestety z takim zasięgiem i taką baterią i takim samochodem. Na to wychodzi, no, po to ten test cały jest w sumie. No. Skrzynię biegów obsługuje się dziwnie, bo tam to jest, działa na zasadzie przełącznika, a jest praktycznie jedna kontrolka na to. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba. Druga rzecz, która nie wyszła, to Android Auto. W ogóle nie chce się połączyć. Podłączyłem sobie telefon kabelkiem, Android Auto nie chce się połączyć, nie ma szans.
Więc no, ma swoje problemy ten samochód, na to wychodzi. Nie jest tak różowo, ale działa. To jest najważniejsze. Dobra. Ładujemy się. Zdam sprawę, ile to kosztowało. Może i później. Później będziemy działać. Dalej będę jechał w trasę i mam nadzieję, że następna transmisja już spod Lidla w Radomiu. Z ładowarki tam. Na razie. Życzcie mi szczęścia. No dobra. Jeszcze dobija ostatnie procenty. Bardzo powoli teraz to ładowanie idzie, ale no... Mówię, muszę mieć pewność, że dojadę, więc nie ryzykuję. Nie ryzykuję, dobijam do pełna. Wygląda na to, że będzie kosztowała coś rzędu 15 zł. Później wam wyślę jeszcze screenshota. Ale skoro tu jesteśmy, to... Jeszcze lifa. Więc tak. Tu są drzwi wejściowe. Tu są kontrolki do różnych rzeczy, między innymi zamykanie. Tu są kontrolki pewnie do szyb. To jak zawsze wyłączanie, żeby dzieci się nie bawiły. Tu prawdopodobnie kontrolka lusterek. Teraz tak. Tu mamy takie kontrolki. Otwieranie. To na pewno jest otwieranie klapki tam z gniazdkami do ładowania. Reszta no nie wiem, co do czego służy. Ten push-on też nie do czego służy. Nie, jakby co, nie została mi chyba przekazana instrukcja obsługi, więc wam wszystkiego nie powiem. To są klawisze zarówno multimedialne, jak i klawisze do sterowania panelem informacyjnym, który znajduje się tam. Prędkościomierz, kontrolki, widać, że jest ładowanie i że chyba to drugie, że jest wytrył kluczyk w środku. Kluczyk mam tutaj. On działa zbliżeniowo. To jest akurat fajne, ale to jest chyba standard w samochodach w tym momencie. Telefon chyba głośno mówiący. Tu chyba kamera cofania. Tu tempomat. Jeszcze się nie bawię tempomatem, pewnie się pobawię później. Wycieraczki standardowo. Migacze. Światła. Też coś, jakiś trip reset. Tu główny multimedia, nawigacja. To też powinno być Android Auto, które mi się właśnie nie uruchomiło. Właśnie to jest się nazywa system Nissan Connect. Teraz wam nie pokażę, dopóki się ładuje, ale nie mogę go włączyć, dopóki się ładuje. Światła awaryjne. Ogrzewanie i klimatyzacja. Tutaj to jest start-stop. To jest USB, przez które się podpinamy na przykład właśnie telefon. To gniazdko zapalniczka. I tu jest tak, przełącznik trybu eco, na którym zresztą jeżdżę. No, żeby trochę to oszczędzić. Tu jest ten e-pedal, o którym rozmawiałem, obsługa jednym pedałem. Tu się włącza, wyłącza. A tu właśnie on działa. To jest ten dziwny taki joystick skrzyni biegów. On działa w ten sposób, że on zależnie od tego, co się tu zrobi. To jest instrukcja. On przeskakuje do tego trybu. To jest trochę dziwne, ale dobra. Co jeszcze mamy? Mamy schowek. Mamy tutaj światła standardowo, te takie. No i z tyłu fotele i bagażnik. Bagażnik dość przestronny. Tak, Michał, to jest nowy lift, to jest lift 2.0. To jest lift 2.0. Podobno nówka w miarę. Taki mi wypożyczyli, więc... Można zobaczyć. No, przebieg ma niewielki, więc wychodzi na to, że nówka. Całkiem zadbany, ale no też wypożyczany tak bardzo przez taką prywatną firmę Eco Horror swoją drogą. Polecam, mają stronę na Facebooku. No.
Ogólnie rozmawialiśmy troszkę z tym kolegą, który prowadzi tą stronę i po prostu okazuje się, że troszkę przeprawa tak jak ja, ponieważ ja myślałem o założeniu, mam dostęp do garażu podziemnego, w którym można by założyć gniazdko olicznikowane. I widzę, że kolega przeszedł podobną drogę co ja i stąd się wziął ekohorror. Znaczy jemu ogólnie nie pozwolili tego zrobić. Mam nadzieję, że u nas będzie inaczej, ale może być różnie. W bloku jest ciężko. Jak już to będzie, to można myśleć nad zakupem. Nie wiem, czy lifa, bo szczerze mówiąc, ten zasięg przy tej gęstości ładowarek w tym momencie, no mówię, sprawia, że muszę jechać 100 na godzinę na ekspresówce, tak? Żeby dojechać 200 km do następnej ładowarki. No to jest trochę słabe. Zdecydowanie bym wolał normalnie jeździć samochodem, tylko po prostu częściej ładować niż tankować. No to jestem w stanie przeżyć. Tak? Takie na przykład, nie wiem. Tak, żeby WLTP było. Ile może być WLTP? 300. Jak bardzo odczuwalna jest rekuperacja, czy rzeczywiście masz więcej niż. Jak masz więcej niż 70% baterii, to nie działa. Wiesz co? Miałem więcej niż 70% baterii i wydawało mi się, że działa. Znaczy, wyraźnie ja jeździłem na tym trybie B i wyraźnie czułem, czy dużo dodaje ona zasięgu pożądanego do wyłączenia. Nie wyłączałem, więc nie powiem ci. I nie będę wyłączał, bo. Znaczy, dobra, wyłączę, będę jechał na normalnym trybie niedługo. Ale. No, zobaczymy. Ale no, jest to na pewno odczuwalne postaci, że jak puścisz pedał gazu, czy tam pedał gazu, kurczę, no gazu, no, to po prostu czujesz, że wyraźnie samochód zwalnia. Zdecydowanie wyraźniej niż standardowy spalinak. No. Ale mówię, w tym momencie na tyle jeszcze mało jeździłem, Michał, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Czy dodaje dużo zasięgu? Wydaje mi się, że. No tak. Mówię, nie wiem, jak jest z wyłączoną. I nie będę tego testował, bo jadę w dużą trasę i. Nie chcę stanąć i jechać później na lawecie. No. Umówmy się. No. No. Ale fajnie. Mówię, w pobliżu jest. Jakbym porównał z konwencjonalnym hamowaniem silnikiem, ile razy bardziej hamuje. Wiesz co, tak. Nie wiem. Myślę, że 2 razy bardziej spokojnie. 2 razy bardziej na pewno czuć to niż w konwencjonalnym silniku. No, zdecydowanie jest wyraźniejsze to hamowanie. No mówię, jak masz e-pedal włączony, to już w ogóle, jeżeli nauczysz się go używać, to już w ogóle jak puścisz pedał od razu, to on hamuje, nie? Zupełnie. To włącza hamulce. I rekuperację wtedy, więc teoretycznie to jest. Najwięcej. Najbardziej. Ale ja tak jak mówię, nie jestem w stanie cię przyzwyczaić. No. Dobra. Nie wiem, jak na tym wywołać stan naładowania baterii. To jest słabe. Może tu? Muszę go włączyć. O, on się chyba włączył. Church Plug is connected, tak wiem. Jest ChargePad i Sconnected mi napisał, ale włączył mi, czy hamuje rekuperacyjnie, czy tradycyjnie. Jak masz e-pedal włączony, to hamuje tradycyjnie. Oczywiście rekuperacja jest włączona, nie? Jak hamujesz, to odzyskuje energię z hamowania, zawsze. No. Nawet mogę coś pokazać, się okazuje. Się włączy. No, tak wygląda.
jest dźwięk. No właśnie, a propos. Nie. Ale to tylko jak masz e-pedal włączony, Michał. No, to są informacje, tu są jakieś właśnie telefony, mapa, która jest no taka. Nawigacji nie używałem, ale nie wydaje się UX-owo tak trochę słaba. I tu są gdzieś ustawienia. To jest ten cały Nissan Connect. A czy jestem w stanie wywołać ten ekran tutaj? Nie. Nadal nie jestem w stanie wywołać ekranu, mimo że teoretycznie włączyłem samochód. To jest chyba kamera, to jest... Aha, to są ustawienia, dobra. Audio mapa. A tu da się jasność ustawić. No, tak to wygląda. To jest menu, to jest połączenie smartfonu, sterowanie. O, stacja ładowania, może tutaj. A nie, to jest nawigacja. Ja bym jakiś... Cześć, Damian. Linka do donate'ów. No nie za bardzo. No. To są szczegóły zasięgu jakieś. Nie. Informacje. O stacji ładowania. Nie, to kurczę. Ale lipa, nie jestem w stanie wywołać stanu ładowania. To jest bardzo dziwne. Straszna lipa. No. Na szczęście mi w aplikacji pokazuje tego. Leo plus Auto mają aplikację. Będzie zabawnie. Dobra. Kończę, muszę sprawdzić jak tam ładowanie. Albo nie, poproszę wam, czekajcie. A ja go nie wyłączyłem, momencik. O, teraz się włączył dopiero. Czy teraz jestem w stanie... Pokażę wam. Osiem minut zostało. Apką, no wiem, że jest apka. Ale mam tutaj... Mogę sprawdzić to na stacji też. Tylko jak to wyłączyć? Aha, wyłącza się tak. Dobra. Chcę... Wyłącz się. No bez jaj. Jakie jazdy? Nie mogę teraz go wyłączyć. Może muszę. No dobra. No nic. Stwierdził, że nie ma kluczyka. Słuchajcie. Technologia. Mamy 98%. Za 9 minut kończymy. Dobra. Dobra, zaczyna padać, robi się nieciekawie, więc
Ja kończę. Mam nadzieję, że zamelduję się z... Dobra, 6 minut do końca ładowania. Pokażę. Dzieci, wlora z trasy, jak ja muszę prowadzić, Damian. Dzieci, będę wlora z trasy dawał. No. 6 minut i kończymy. Dobra. Mam nadzieję, że widzimy się spod Lidla w Radomiu. Na razie. Ostatecznie ładowanie kosztowało mnie 12 zł 83 grosze za 8 kWh. 20% baterii ładowałem w prawie godzinę. Nie tak źle. Jak widać, do Radomia dojechałem z 13% baterii, czyli około 39 km zasięgu. Możliwe, że na prawie 0% zajechałbym na Orlen Charge do Suchej, ale nie chciałem ryzykować. No cześć, siema. Jestem pod Rowera Greenwayem w Radomiu. Samochód się ładuje. Czademo, proszę bardzo. Zetnę, aha, on mi nie pokaże, bo musiałbym w aplikacji. Dobra, nieważne. A w każdym razie, tak do pełna półtorej godziny, ale podobno 45 minut się ładuje do 80% albo nawet mniej. Nie wiem, ile to będzie kosztować. Niestety Greenway jest drogi, ale też się na pewno podzielę. To jest pod KFC. Taka ładowareczka w Radomiu. Proszę bardzo. No. Teraz wrażenia z trasy do tej pory. Po pierwsze, przyzwyczajenie się do tej skrzyni biegów. Wydawała mi się dziwna, ale szczerze mówiąc, przerzucanie się między trybem D a trybem B, tam do przodu właśnie, czyli tym większą rekuperacją, mniejszą rekuperacją, tak na praktycznie klik tego joysticka, jest całkiem fajne. Jest to całkiem fajne i da się do tego przyzwyczaić jak najbardziej, więc nie... Za wcześnie oceniłem. Za wcześnie spisałem, że tak powiem, ten mechanizm na straty. Co jeszcze? Na SC, jak sobie jechałem 100 km na godzinę, to skorzystałem sobie z takiej opcji jak adaptacyjny tempomat. I to jest według mnie jedna z najgenialniejszych rzeczy, jakie wymyślili w rozwojach tempomatów. Prawdopodobnie inne samochody też to mają. Mianowicie po prostu jest ten normalny tempomat, czyli utrzymujecie prędkość, ale jeżeli zauważy samochód czy tam jakimiś czujnikami, że ktoś przed tobą jedzie wolniej, to on hamuje. Co oznacza, że praktycznie ci samochód jedzie sam z taką prędkością, jak chcesz, tylko zmieniasz ewentualnie pasy, wyprzedzasz i tak dalej. No po prostu, bo jestem pod wrażeniem, przyznaję. Jestem pod wrażeniem. Kolejna rzecz, którą elektrykiem da się zrobić, nie da się zrobić z innymi samochodami, to właśnie jak są jakieś momenty, gdzie trzeba coś szybko wyprzedzić, albo właśnie powiedzmy jest mało miejsca, prędzej się tam elektryk wciśnie, ponieważ jak dodasz gazu, masz od razu moment, jest przenoszony z dużo większą wydajnością i po prostu dużo szybciej przyspieszasz i można te manewry wykonywać po prostu lepiej. No. Co do funkcjonowania systemu multimedialnego nie mam zastrzeżeń, słuchałem sobie muzyki całą drogę, ładowałem telefon, jak widać mimo to dojechałem. Jedyne co zrobiłem, to ja wyłączyłem klimatyzację i później nie zapomniałem jej włączyć i w sumie stwierdziłem, że nie muszę jej włączać,
bo jest taka temperatura, że ta klimatyzacja była niepotrzebna akurat. No i ja tylko sobie sprawdziłem, jak włączyłem klimatyzację, to tak 9 km mi za chwilę spadł, więc prognozowany. Więc wyłączenie klimatyzacji na pewno coś daje, zwłaszcza na ty, jak się jest tak na stycie jedzenia. Na szczęście to nie było aż na styl, jak widzieliście na moim zdjęciu, paręnaście procent baterii jeszcze miałem, jak tu dojechałem. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Także no, wcale nie jest tak źle, natomiast no, to jest przy jechaniu S-ką 100 na godzinę. Jakbym jechał 120, to bym nie dojechał. Nie ma szans. Nie wierzę w to. Dobra. Idę się rozejrzeć po okolicy. Jeszcze tam parę rzeczy do załatwienia. Więc tyle. Albo się zobaczymy jeszcze z jednej ładowarki, ale zobaczymy, czy będzie potrzebna mi jeszcze jedna ładowarka po drodze, czy już dojadę do celu. Najwyżej się zamelduję, że dojechałem. No i później możecie śledzić moją drogę powrotną. To na razie. Ostatecznie ładowanie kosztowało mnie 58,11 zł za 29,3 kWh i ponad godzinę ładowania. Jak widać, naładowałem do 97% baterii, czyli około 263 km zasięgu. Dotarłem do celu. Udało się. 90 km zasięgu zostało. Ruszam w drogę powrotną. Do zobaczenia spod ładowarki. Jak widać, miałem 30% baterii, czyli około 81 km zasięgu. Dotarłem. 5% baterii, około 17 km zasięgu. Samochód już na mnie krzyczał. No cześć. Pozdrawiam spod ładowarki Orlen Charge w Łodzi. Tam jest. Ale w tym momencie się nie ładuje. Dlaczego? Bo obok nas jest, można pokazać, nie będzie widać rejestracji, Hyundai Kona. I on był tu wcześniej i się teraz ładuje. Co się okazuje? Okazuje się, że ładowarka nawet nie załączy ładowania do mojego Leafa, dopóki on nie przestanie się ładować z dużą prędkością. Więc chyba będę tu dłużej niż się spodziewałem. Natomiast jest to ładowarka darmowa, co jest, że tak powiem, jestem w stanie poczekać trochę dłużej, żeby sobie za darmo naładować. Trochę już wydałem na ten prąd, więc raz sobie zaoszczędzę. Hashtag cebula. No. Także. No. Dojechałem tu. No dojechałem na 5% baterii. Jechałem sobie autostradą 90 na godzinę. Czemu nie? Szczerze mówiąc, no nie chciałem ryzykować lawety, więc po prostu stwierdziłem sobie, pojadę spokojnie. Jak się naładuję teraz dłużej, to tu będę mógł pojechać szybciej po prostu i tyle. Jest burza, pada przy okazji, się zebrała, jest śmiesznie, jest zabawnie, jest ciekawie. O to chodziło. No. Natomiast jedno muszę powiedzieć. No, jeżeli ktoś chce jeździć samochodem na trasy, nie polecam najtańszego Leafa. Nie polecam zdecydowanie. Po prostu za dużo jest pewnych poświęceń, których trzeba. Za dużo poświęceń, za dużo kombinowania, za dużo po prostu martwienia się o to, czy dojedziesz, czy nie. A tak naprawdę dla mnie samochód elektryczny, ogólnie samochód musi być po prostu, muszę móc na nim polegać, czy znaczy muszę dojechać nim. Być może wersja z większą baterią Leafa rozwiązuje ten problem. Natomiast ona jest droga, a w tej samej cenie prawdopodobnie
Da się kupić Tesla Model 3. W takiej sytuacji to chyba lepiej już Tesla kupić. No. Powiem tak. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce używać tego samochodu do miasta, pojeździć sobie fajnym, dynamicznym samochodem, no, w mieście ładowarki zwykle są, w dużych miastach ładowarki zwykle są w pobliżu, nie ma potrzeby jakoś często ich odwiedzania, ponieważ ten zasięg, no, w mieście aż tak nie schodzi, to raz, a dwa, no, po prostu nie jeździ się aż tyle, żeby go wyładować w jeden dzień. Co parę dni po prostu trzeba na tą ładowarkę jeździć. Albo ładować w domu. Najlepsza opcja, ładować po prostu w domu, jak ma się garaż gniazdko. To jest po prostu najlepsza z możliwych opcji. Po prostu wtedy rano ma się 100% i można jeździć. No. Albo właśnie darmowe ładowarki, póki są, też są opcją, natomiast jak widać, nie zawsze spełniają wymagania. To są ogólnie takie wyniki mojego testu. Jak już się naładuję tutaj, to jak już się naładuję tutaj, to jadę na drugi Orlen Charge do Suchej. Później znowu do Radomia, bo muszę się wbić na 100% i do Krakowa dopiero później. No więc to chwilę zajmie. Tak jak mówię, dużo poświęceń, dużo kombinowania. Ogólnie na trasy nie polecam. Nie tego lifa. No. Poza tym jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, jest to, że jeżeli włączę sobie ekran statusu, czy włączę po prostu samochód podczas ładowania, to on później stwierdzi, że nie da się go wyłączyć. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy coś, ale nie mogę go po prostu w żaden sposób wyłączyć i nie da się go zamknąć, więc to też jest słabe. No nic. Takie są moje szczere, że tak powiem, wrażenia. O to chodziło. Ja na pewno tego samochodu nie kupię. No, mimo że jest fajny. Ogólnie jest fajny pod względem jazdy, prowadzenia i tak dalej, ale no, pod względem praktyczności jest, leży, wykłada się po prostu jak długi w tym momencie. No. Już prędzej może, nie wiem, używana Tesla, może coś z większym zasięgiem w Ferdynandzie było dostępne. I w rozsądnej cenie oczywiście, bo są oczywiście większe zasięgi. Tesla może 500 przejechać, taką się spokojnie przejedzie tą trasę, co jechałem, bez żadnego większego kombinowania. Normalne prędkości, tylko się właśnie zatrzymując, no tam może jedna ładowarka po drodze właśnie. No, ale niestety Tesla jest droga. No nic. Kończę na razie. Tyle. Będę dawał znać, co dalej. Sprawdzę sobie, co jest na stacji. Najwyżej coś tam jeszcze innego porobię. No bo co robić? Trzeba się naładować. Do zobaczenia później. No, cześć ponownie. W końcu się ładujemy. miałem przy okazji rozmowę z panem z Kony, która właśnie odjechała, się tu ładowała. Przemiły pan oczywiście. Z Norwegii przyjechali, okazuje się. Powiedział, że w Norwegii to w ogóle Norwegia prosta to jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o elektromobilność i o infrastrukturę ładowania i wszystko, i o podejście. Więc mamy, no, dużo jeszcze jest do jednak pracy w tym zakresie. No i powiedział, że jak się jeździ w trasy, to tak nominalnie 400 km na jednym ładowaniu musi być. No, tak jak na przykład właśnie ta Kona Electric ma już tyle, tylko powiedział, że kosztuje tak 200 tysięcy chyba nówka.
No to są takie pieniądze. Niestety. A i powiedział, że Tesla jest spoko, ale w Polsce odradza, bo zresztą też słyszałem od innych, że po prostu serwis jest. Serwis jest bardzo. No, kijowy po prostu. Tam w Berlinie trzeba się chyba serwisować i oni tam mają takie podejście bardzo, że tak powiem, po macoszemu traktują tych Polaków. Niestety. Więc nie wiem. Trochę słabo. Trzeba mieć albo pieniądze, albo nie jeździć tym za daleko. Na razie na to wychodzi. Natomiast z tego, co mówił jeszcze, z ciekawostek, podobno na razie nie zapłacił ani grosza za ładowanie w Polsce na ładowacza. Zawsze jeździł po. No, 2 lata jeździł tym, nie? Jeszcze grosza nie zapłacił. Chyba też w Norwegii i w Polsce za ładowanie. Ponieważ po prostu z tych płatnych pewnie korzystał. Po prostu stwierdził, że bardziej się opłaca po prostu właśnie pojechać tą setką, ale dojechać do kolejnej bezpłatnej, po prostu się naładować, nie płacąc za nic. Zresztą sam byłem skłonny pójść tu na kompromis i poczekać trochę, aż się naładuje, żebym móc się naładować za darmo, nie? Cebula. Cebula, cebula. Poza tym kolejna rzecz, to podobno serwis jest bardzo tani. Powiedział, że tak paręset, 600 zł chyba, czy coś. Kosztował go, bo tam nic nie ma w tym silniku po prostu, więc elektryki dużo się zwracają na serwisie. Te, co interesują finansowo. No i powiedział też, że no niestety też prąd w Polsce jest dość drogi. No, że podobno w Norwegii jest tańszy prąd i tam się też to bardziej opłaca. No, także fajnie, fajnie widać, że istnieje taka. No, to jest taka nisza tych urządzeń samochodów elektrycznych, że się da poradać coś tam. Nie ma takiego, że się wiesz. Wiecie, no. Nie znamy siebie, tylko tak na szybko i już szybko się tankujemy, już jedziemy. Tylko to jest takie fajne. To jest akurat fajne, że istnieje taka. Jest ten czas, żeby pogadać trochę. Że to nie jest fajne, jak to się spieszy, ale z drugiej strony. No jakby się miało te 400 km na baterii pełnej. Te 400 to nawet na spokojnie myślę, żeby się jeździło. No i jakby nawet się czasem wydało trochę na płatną ładowarkę. Jak ktoś nie chce, to niech jeździ setro. No cóż jeszcze mogę powiedzieć? Nic. No i powiedział też, że ten Leaf E+, czyli ten z większym zasięgiem, 385 km chyba WLTP ma dużo więcej sensu. Zresztą też się zgadzam. O, takim bym spokojnie tą trasę przejechał. Nawet na darmowej ładowarce po drodze. Z powrotem. Myślę też. No i cóż. No i tyle z takiej analizy. Z tego, co się dowiedziałem. No. No. I cóż. Niestety, tak jak mówię, wszystkie te samochody są drogie. Używanych jeszcze nie ma, więc tyle. Tyle z moich przemyśleń i doświadczeń na ten moment. Ładuje się, znaczy naładuje tak za, nie wiem, może godzinkę albo coś. Właśnie co ciekawostka, Kona ma tą większą baterię, też się ładuje do 80%, ładuje się godzinę. A ja się ładuję 45 minut, więc taka jest różnica, nie?
No to zrozumiałe. No. Nie będę przedłużał, bo bym gadał do przestrzeń. Praktycznie. Więc. Trzymajcie się. I do następnego. Pewnie z suchej. Już. No hej. Jednak jeszcze z. Nadal z Łodzi. Ale już mam 80%, więc jeszcze trochę podbiję i już mogę jechać. Tak, dobiję, może jeszcze 15 minut posiedzę i już mogę jechać. Jednak pojadę przez ładowarkę we Włoszczowej. To jest niecałe 150 km stąd. Trasą okazuje się. No i na spokojnie dojadę, może bez żadnych większych problemów. Tam. A później. Później już do Krakowa też jest tyle. Też odległość jest taka. Też 100 ileś kilometrów. Też powinienem spokojnie dojechać. Zobaczymy. Będzie ciekawie. Jest to trochę inna trasa niż zamierzałem, ale okazuje się, że może nawet lepiej. No. Do zobaczenia z Włoszczowej. Hashtag cebula. Ostatecznie za darmo naładowałem 30,2 kWh przez 50 minut. Jak widać, naładowałem do 91% baterii, czyli około 243 km zasięgu. Tym razem na spokojnie. 34% baterii, około 89 km zasięgu. No cześć. Pozdrawiam z Włoszczowej. Kolejna darmowa ładowarka. Więc się da. Więc, że tak powiem, tam wcześniej Damian coś mówił, że z 20 zł więcej by przejechał, no to mimo wszystko wyszło mi taniej. No to wychodzi ten przejazd. Fajnie, fajnie. Tutaj nawet nie ma żadnej aplikacji, tylko po prostu to wam pokażę, to jest taka ładowarka na przyciski. To jest ciekawe ustrojstwo. O. Jak widać, na przyciski po prostu się wciska tartu. Tutaj mam stan baterii 40% w tym momencie. No. I się ładuje. Tym razem tak na lajcie, bo jak widać, to jest niby jakaś restauracja, ale kij wieczorna jest czynna, więc nie wiem, czy sobie czegoś. A, więc zjem tak. Rzeczy takich typowo przekąskowych. Dobra. Najlepsza rzecz, że stąd jest tylko 114 km do Krakowa. Więc jeżeli dobrze pójdzie, to bardzo możliwe, że nie będę musiał go ładować w Krakowie. Tylko po prostu pojadę prosto do siebie, do domu. Co by było idealne. Byłbym w miarę racjonalnej godzinie i wszystko. No. Więc ta trasa wyszła fajniej, tak mi się wydaje. Ta trasa wyszła fajniej przede wszystkim dlatego, że nie musiałem płacić za prąd do ładowania, co jest no ważne. Ważne i łatwe sprawę. No. Poza tym co jeszcze? No, ładowałem sobie. Nie, jechałem sobie autostradą, później S-ką. Tym razem miałem dużo, że tak powiem, zasięgu, jeszcze dużo baterii, więc nie, że tak powiem, nie martwiłem się, tylko prostą po prostu 120 i fajnie się jechało to 120, no jednak, no jak się szybko jedzie tymi elektrykami, to jednak no, czuć tą moc. No nic, no to tyle, no to w takim razie chyba ostatni raz się widzimy.
Na to wychodzi. Jedę prosto do domu. I kończę przygodę. Jutro oddaję samochód. No i już. I tyle. I koniec przygody elektrycznej. Na razie. Nie zapowiada się na dalszy ciąg zbyt szybko, więc niestety nadal te samochody, które mają sens, są po prostu za drogie. Dla mnie przynajmniej. Może dużo stać. Gratuluję, jeżeli tak, ale nie jesteś. Tak, prawda. Nic. Fajnie było, wszystko się kończy. Dziękuję wam za śledzenie. Fajnie, że było jakieś zainteresowanie. Zostawiam oczywiście te materiały, zostawię. Nie znikną stąd, te materiały zostają. Żeby jak ktoś będzie chciał, to może zobaczyć, jak to wygląda. Tak po prostu, tak z perspektywy gościa, który jechał pierwszy raz dłuższą trasę elektrykiem. I który mimo wszystko jest nadal dużym fanem i kibicem elektromobilności. Ale jest jak jest. Na razie w Polsce. Musi się poprawić, musi być więcej ładowarek, muszą być lepsze samochody, lepsze zasięgi samochodów, znaczy już są, ale muszą one potanieć, albo wejść jakieś używane, albo coś, żeby można było po prostu wziąć sobie taki samochód, który ma do 400 zasięgu na jednym ładowaniu i śmigać. I wtedy się da. No. To nic. Dzięki wielkie, trzymajcie się. 45 minut. I do tego za darmo. Hashtag cebula. Jak widać, naładowałem do 93% baterii, czyli około 241 km zasięgu. Dojechałem. Koniec przygody. Jedyne, co mi się jeszcze przydarzyło, to w końcu docisnąłem pedał gazu do końca. Przeszkadzał w tym dywanik. Powiem tyle, że jest moc. Dzięki za obserwowanie mojej podróży. Materiały zostaną na tej stronie jako archiwum. Jak widać, miałem 46% baterii, czyli około 130 km zasięgu. Ostatecznie przejechałem 860 km. Koszt, jak widać. Jakbym jechał tam, tą samą trasą co z powrotem, to pewnie nawet dałoby radę za darmo. I tak się skończyła moja elektryczna przygoda. Parę sprostowań, które się nie pojawiły. Po pierwsze, Android Auto. Musiałem zainstalować aplikację i jednak działa i to świetnie. Po drugie, rekuperacja. Działa i rzeczywiście trochę zasięgu dodaje, ale lepiej działa spokojniejsza jazda. Myślę, że całość mówi sama za siebie. A jestem Piterek, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.